Erik Daniel. Podnosi rękę w polu karnym Djuricin. Naprawdę trochę za późno wrócił. Daniel znów niebezpiecznie, jest dośrodkowanie. Djuricin 3-1. Ależ piękny gol. Nie wrócił Welde. Zostawił tak naprawdę Gurgula samego. Tam trochę się podziało, było za luźno. No niesamowite, niesamowite. Co dzisiaj Lech wyprawia? Bystrowska gra. Mówiłem o Karlstremie. Wcześniej też takie dwie straty. Z piłka Sztremu się takie rzeczy nie zdarzają. Ja tak naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie. Takie błędy w obronie, takie błędy w środkowej strefie boiska, bo te akcje też nie biorą się z niczego, one się biorą ze strat w środkowej strefie boiska. Liczba niedokładnych podań graczy Lecha w dzisiejszym meczu zatrważająca. Ja bym winił Welde za to, że nie ustawił się wcześniej, nie wrócił, dopiero później spacerkiem wracał, gdzie zostawił samego Gurgula. To trzeba bronić, te strefy na boku muszą być też wypełnione.